Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, na kanale sportowym pojawił się najlepszy polski arcymistrz, szachista Jan Krzysztof Duda, który mierzył się w trzech partiach jednocześnie z dziennikarzami sportowymi, komentatorami sportowymi i jedną z tych partii tutaj wam przedstawię. Między innymi Mateusz Borek grał z Jankiem, kolorem czarnym, komentator sportowy. I zapraszam do analizy. Jan rozpoczął ruchem e4. Przeciwnik odpowiedział E5, skoczek na F3 z prostym atakiem na pionka E5. I tutaj pan Mateusz Borek zagrał D6. Oznacza to, że mamy do czynienia z obroną filidora. Ten pionek tutaj od razu broni na E5, jest to słuszna droga, jest to oczywiście logiczny ruch, aczkolwiek w dzisiejszych czasach. Mało kiedy na wyższym poziomie taki ruch się zagrywa częściej, przede wszystkim tutaj czarne decydują się na zagranie skoczkiem na C6, żeby tego pionka bronić i żeby mieć tą figurę wyprowadzoną jak najszybciej. Wyprowadzenie figury jest bardzo istotne w szachach, szczególnie na samym początku. No i po ruchu D6 Janek zagrał gońcem na C4. Można oczywiście było zagrać na przykład d4, co jest takim ruchem jak najbardziej logicznym, ale tutaj wszystkie posunięcia, które są zagrywane, znaczy teraz, w tym momencie, goniec c4 jest to tak naprawdę równorzędne posunięcie z d4. Wyprowadzenie po prostu figury. Ja przypuszczam, że Janek tutaj miał ochotę na jakieś poświęcenia na f7, no ale nie w tym momencie oczywiście, ale głównie chciał się skupić na pionku f7, żeby tam dotrzeć jeszcze inną figurą i zrobić problem przeciwnikowi, ale muszę przyznać, że pan Mateusz Borek tutaj zagrał posunięcie, które było dosyć ciekawe, aczkolwiek no może nie do końca dobre, ale jak na grę amatorską w szachy niezwykle ciekawe, goniec E6 od razu bezpośrednia obrona, no coś w tym jest jednak boks i szachy może są nie, troszeczkę podobne, któż to wie moi drodzy jest, jest cios, jest unik, no tutaj bicie na E6 nastąpiło, pionek wybił na E6 te pionki są dublakami, aczkolwiek w połączeniu z pionem D6 one mogą tutaj stanowić niezłą siłę, no Janek wykorzystując swój potencjał i swoją wiedzę i talent Wiedział, że ta pozycja na pewno jest dla niego lepsza Ja tu się zgodzę Zdecydowanie nie ma co polemizować Moi drodzy, D4, gdyż od razu atakujemy pionkiem tutaj w centrum Jest to sprawa prosta Żeby zająć czas do właśnie wybicia Tak też nastąpiło No i coś ciekawe w tym momencie Janek nie zbił tego pionka na D4 Ani hetmanem, ani skoczkiem no to jest niezwykle interesująca rzecz, chociaż bicie skoczkiem jest jak najbardziej prawidłowe i dobre, to postanowił Janek troszeczkę zamieszać na szachownicy i zapewne przeciwnika wybić kompletnie z rytmu, no ale pamiętajmy o tym, że tutaj gra totalny profesjonalista z amatorem, więc też nie spodziewajmy się cudów, ale przypominam to jak w poprzednich partiach chodziło głównie o zabawę, o zmierzenie się przy szachownicy C3 zagrał Janek z bardzo ciekawym, z bardzo ciekawą ideą Hetman na B3 z planem ataku na pionka E6 i pionka na B7, taki plan biały mi tutaj się konstruuje dziwię się troszeczkę, że pan Mateusz nie wy. Bił tego pionka na C3. Zwykle amatorzy, gdy widzą bicie, to po prostu to wykonują. No, ale brawa dla czarnych, że właśnie brawa dla pana Matusza, że starał się zagrać po prostu inaczej i wyprowadził figurę na C6. Okazuje się, że mimo wszystko to bicie było lepsze dla czarnych według oceny silnika, no, ale tutaj głównie chodzi o zrozumienie, żeby wyprowadzić szybciej figurę. Skoczek C6, brawo za, za odwagę i za wyprowadzenie figury, to się liczy. Hetman B3 mimo wszystko konsekwentnie zostało zagrane. I moi drodzy, wieża na B8 no wieża na B8, pasywnie bronimy tego pionka, no coś za coś oczywiście, no i tutaj bez problemu tutaj Janek zagrywa hetman E6, wybijając tego pionka, który atakował no ale okazuje się, że czarne tutaj nie mają jakichś większych kłopotów, hetman E7 i tak naprawdę okazuje się, że trzeba wymienić hetmany bo jakby biały nie wymieniły hetmany, to czarne mogły tutaj mieć niezłą inicjatywę, grając, znaczy może nie od razu na E4 hetmanem, ale wprowadzając skoczka na f 6 i z atakiem na tego Pionka. Więc tutaj wymiana hetmanów jest nieunikniona i tutaj tak naprawdę wszyscy myśleli, że Mateusz Borek, znaczy Janek tak mówił po pierwszych trzech ruchach, że Mateusz Borek ma teoretycznie najmniejsze szanse najdłużej się utrzymać z tej trójki grających, a okazuje się, że najdłuższa partia właśnie jest przed nami, więc brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Pionek wybił na D4 od razu, i goniec, bardzo ładne zagranie. Bardzo mi się to podoba. To jest takie logiczne wejście figurą, żeby po prostu wybić pionka na D4. No, jestem, byłem pod wielkim wrażeniem, jak oglądałem tą partię na żywo. No cóż, Janek, jedyne słuszne posunięcie, niestety, jak to powiedział, zagrał gońcem na E3, obroniąc pionka na D4. No, ale e, słusznie. Tutaj pragnę nadmienić, że białe mają pionka więcej i ogromną przewagę mimo wszystko. Wieża zagrywa na D8. No, ruch taki mniej już zrozumiały, bardziej bym się zatroszczył o wyprowadzenie skoczka, no aczkolwiek, no cóż mogę powiedzieć, no, amatorska gra jest taka, jaka jest. Samo przestawianie figur i pionków z Arcymistrzem pewnie należy do dużej przyjemności. Skoczek zagrywa na C3. Zobaczcie, Arcymistrz wyprowadza kolejną figurę, co się znowu powtarza, i to jest przede wszystkim dobra gra. G6, G6 ze strony czarnych. No, no, i teraz tak tutaj można zagrać dużo dobrych posunięć w tym momencie. I można zrobić i długą roszadę, co jest na pewno dobre, i krótką roszadę, co jest na pewno dobre. Można próbować H4 zagrać, żeby gryźć tego pionka na G6. To jest też taka standardowa idea, gdy pionki ustawiają się w taki sposób w tak zwanym domku. Wprawdzie tutaj nie ma na F7, ale jak stoi na G6 i H7, to można grać H4 i H5, żeby próbować tą strukturę rozbijać. Chociaż to nie ma pewnie w tym momencie aż takiego ogromnego znaczenia. Janek postanowił zagrać skoczkiem na D5. Myślę, że słuszna e, droga, żeby zaatakować gońca. Może niekoniecznie chce od razu tego gońca wybić, ale nie pozwala przede wszystkim ruszyć się skoczkowi na e 7 bo wtedy goniec by mógł paść. I druga sprawa jest taka, że pionek na C7 wisi. No i właśnie e, tutaj e, pomyłki następują ze strony czarnych, gdyż goniec zagrywa na G7, co też jest logiczne dla amatora. E, w myśleniu amatora tak mi się wydaje, bo e, po prostu widział, że został atakowany, więc uciekł. No to zasługuje naprawdę na brawa moi drodzy no skoczek bezwzględnie wziął pionka król na D7, też dobre zagranie bo król odszedł z atakując skoczka, to też przede wszystkim się liczy w grze no naprawdę podoba mi się gra czarnych mimo wszystko, skoczek zagrał na D5, no i koń na, koń na E7 no kolejna figura wychodzi u czarnych, więc ostatnia tak naprawdę mówię tu głównie o lekkich figurach, czyli o skoczkach i gońcu bardzo dobra decyzja. Cały czas muszę, nie mogę się nachwalić, mimo że pozycja czarnych jest gorsza, zdecydowanie, ale to nieistotne. Dobre myślenie ze strony czarnych to się liczy. Moi drodzy, tutaj Janek zagrywa dobre posunięcie. Ani nie wymienia. A tylko ucieka. Ani nie, też nie zostawia, to miałem też na myśli. Ucieka na F4. To jest bardzo dobre pole. Nie ma jak skoczka przegonić. Tu się wszystko broni, a plan jest prosty. Chcemy zagrać D5 i wpakować się skoczkiem na E6 z widełkami na wieżę i na gońca. I mogłoby być bardzo, może być bardzo niebezpiecznie. H6 ze strony czarnych. To też potwierdza pewną regułę u amatorów szachowych, gdyż. Nie pozwala wejść skoczkowi, mu pewnie takie było myślenie. To mi się bardzo, bardzo podoba. Troszkę, panie Mateuszu, doszlifować grę, grę szachową. Takie podstawowe zasady, a na pewno tutaj ja widzę, widzę spory potencjał, tak powiem. I tutaj D5 następuje bezwzględne. Nawet tutaj bicie piona nic nie daje, gdyż tutaj jest bicie z szachem. Skoczek zagrywa na E5, bardzo mi się to podoba. I skoczek zagrywa na E6 z atakiem na dwie rzeczy. Ok. No trzeba coś zrobić, żeby bronić tych dwóch figur jednocześnie. Przede wszystkim odejść wieżą, bo wieża jest bardziej cenna niż skoczek. Ma 5 punktów, skoczek ma 3 punkty w hierarchii tutaj figur. No ale następuje ruch wtrącony, który mi się niezwykle również podoba bicie na F3. Bardzo dobre posunięcie. Pionek oczywiście wybić musi, bo to był szach. No i teraz no właśnie, wieża zagrała na G8. Mi się na przykład bardzo podobało zagranie, goniec bije na B2, z tego względu, że potem jak wieża odejdzie, na przykład na B1, mamy odejście z szachem, aczkolwiek ta wieża od razu patrzy na B7. No i faktycznie tutaj pozycja też się sypie dla czarnych, no ale mimo wszystko takie zagranie byłoby dosyć, dosyć agresywne i myślę, że y, jak na wykonanie z ręki amatora całkiem dobre. No ale cóż, wieża zagrała na g8, to też jest prawidłowe zagranie. Widzimy, że tracimy figurę, bronimy figury. Wieża zagrywa na c1, y, od razu chce się tutaj wpakować na c7, próbować zakładać siatki matowe, król na szczęście jeszcze ma ucieczkę, ale przy wieży na C7 robi się niezwykle niebezpiecznie. No i moi drodzy tutaj czarne tą wieżą niestety wróciły na C8 z powrotem tutaj wisi goniec no i tak też się dzieje, wybicie gońca następuje, wieża wybija na C1, goniec wybija na C1 i wieża atakuje skoczka na G8, niestety ten ruch jest również zły, można by było tak zaatakować, chociaż to wielkiego znaczenia już nie ma, jest wieża mniej, po prostu jest bardzo duża strata materialna, no ale po tym ruchu tutaj jeszcze moi drodzy niby odejść można, Janek zagrywa bardzo dokładnie i zagrywa w ten sposób bijąc pionka, broniąc jednocześnie skoczka i próbując ustawić, mieć taki plan tutaj na pewno ustawić wieżę na C1. Wieża C8 ok, ta wieża nie pozwala wejść tutaj tej wieży niby, chociaż goniec broni, więc tu się nic nie dzieje jeszcze wieża może wejść przede wszystkim na C2, zrobić jakieś spustoszenie, spustoszenie pionów, no ale skrót D2, tak też zostaje zagrane przez białe, wieża zagrywa na F8 i skoczek zagrywa na F5, by Ciekawe, ciekawa prowokacja do tego, żeby Pionek wybił skoczka. Okazuje się, że za bardzo nie można, gdyż goniec po prostu odbija wieże. To jest takie zagranie też pod publikę troszeczkę, ale to też jest dobre zagranie, oczywiście, bo jest opcja wybicia kolejnej figury, wymiana kolejnej figury. Wieża F6. Brawo za zauważenie tego, że wieża była podbiciem, chociaż lepszym myślę, że zagraniem było wieżą na F7. Już mówię dlaczego. Ta, jaka jest różnica, bo po f6 po prostu jest bicie na e7, król bije na e7 i moi drodzy, goniec g5 ze związaniem, jakby była wieża na f7 tego związania by jeszcze nie było no i moi drodzy, tutaj już jest niestety partia totalnie przegrana, zobaczmy jak Janek realizował tą partię b6 ze strony czarnych wieża zagrała na c1, coś ciekawe białe nie wybijają wieży, gdyż ta wieża nam i tak nie ucieka król zagrywa na f7 wieża c7 Szach, król zagrywa na g8, i goniec zagrywa na f6. Moi drodzy, w tej partii tutaj Janka z panem Mateuszem Borkiem wystąpił błąd, gdyż w tym momencie jest posunięcie czarnych, a to białe wykonały ruch, więc tam panowie się troszeczkę w wywiadzie zagadali. Janek zagrał wieżą na e7 w tym momencie no cóż, ale nie może zagrać wieża na E7, gdyż jest ruch czarnych no cóż, tam był błąd nie wiem, czy panowie się tego dopatrzyli na turnieju szachowym to białe by popełniły błąd i nie wiem, jaka jest kara w partii klasycznej, czy jest od razu porażka wydaje mi się, że tak, bo jakby białe zagrały dwa posunięcia z rzędu, bo zauważmy, że ostatni ruch białych to było bicie wieży i w partii właśnie w wywiadzie wieża zagrała od razu tutaj, więc teoretycznie Jan Krzysztof Duda powinien tę partię przegrać, no ale to była partia, oczywiście, y, dla publiki y, i dla widowiska, bardziej amatorsko i jak najbardziej. No, ja przypuszczam. Y, ja tutaj zrobiłem ruch za pana Mateusza, żeby partia przebiegała już do końca, tak jak było. No, tutaj zrobiłem takie posunięcie i wieża zagrała na E7, Janek w ten sposób już zagrał. No, no i teraz ruch A5, bo pan Mateusz z, z pola A7 zagrał od razu na A5, więc mamy tę pozycję, która była faktycznie w partii i posunięcie. E5, słuszne posunięcie, gdyż wybicie na E5 następuje i pion D6 zasuwa do pola przemiany. Posunięcie A4 ze strony czarnych, D7. No i tutaj była taka pozycja, że zostało zagrane B5. No i w tym momencie, tak naprawdę, partia się zakończyła. W tym momencie, ale widzimy, że dojście do przemiany, bierzemy Hetmana i mamy. Mata koniec gry, król nie ma kompletnie. Ucieczki. Moi drodzy, serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i powodzenia przy Szechownicy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.